Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie tak troszkę z jednej strony moralizatorsko, z drugiej strony troszkę wyjaśniająco przeszłość ludziom, którzy jej nie znają. Otóż wśród korwinistów figuruje termin Bareizm. To znaczy nie wśród korwinistów, ale oni go zawłaszczyli. Zewsząd możemy znaleźć wszelkie wypowiedzi Kucowskie, gdzie pojawiają się teksty typu: "Bareja wiecznie żywy" albo "Sam Bareja by lepiej tego nie wymyślił". Oczywiście, według wizji Kucowskiej ma to określać nieudolność rządu oraz absurdalność przepisów, które stosuje. Według narracji Kucowskiej rząd nie rozumie rzeczywistości, a rzeczywistość może być poznana tylko na zdrowych chłopski rodzom? I wszystko, czego tymże rozumem nie są w stanie objąć, no to to już jest bareizm. Tym pięknym sposobem mamy słowo wytrych, ponieważ bareizmem może być wszystko. Bareja to jest dosłownie cała rzeczywistość rządowa. Bareja to jest ZUS, bareja to są podatki, bareja to 500+, bareja to NFZ, bareja to świadczenia socjalne, bareją jest dosłownie według wizji kucowskiej cała istota państwa sama w sobie. Zatem już ustaliliśmy, wszystko czego oni nie rozumieją to jest bareja. Tylko wiecie moi drodzy, pojawia się taki jeden mały, drobny problem. Oni też nie rozumieją Barei. Nie podejrzewam korwinistów o oglądanie jakichkolwiek serialów czy filmów, które Bareja pisał, ponieważ tak nie tylko reżyserował, ale i pisał seriale oraz filmy. Zatem powoli sobie przejdziemy po każdym, to znaczy no po wybranych i zobaczymy cechy wspólne. A zatem nie przedłużając zapraszam was na wycieczkę w przeszłość. Przejdziemy sobie po każdym filmie i omówimy. I tak kolejność jest dowolna. Jednym z pierwszych filmów była Żona dla Australijczyka. Ogólnie film jest skupiony na absurdach wynikających z relacji damsko-męskich oraz ogólnie relacji międzyludzkich, ponieważ mamy Roberta, gościa, który wrócił z Australii do Polski i szuka sobie żony. Miał się zatrzymać u swojego kuzyna, ale kuzyna nie ma, ponieważ wypłynął w Rejs i on wychodzi na to, żeby mieszkał na Bruku, ale jego kolega, redaktor otworzył drzwi, ponieważ miał klucze, właśnie był kolegą tego gościa, kapitana bodajże. Zabiera Roberta, ponieważ już węszy pieniążki, no bo wiecie, no dolary, dolary australijskie, ale wprawdzie dolary, wobec tego bardzo się przymila do tego Roberta. Zabiera go na jakiś tam wystąp ze zespołu jedna z tancerek bardzo mu się podoba, on oczywiście smaży do niej cholewki i tak wszystko tutaj można opisać jednym słowem oczywiście. To jest taki protoplasta polskich komedii romantycznych, tylko nie ma Karolaka na całe szczęście, bo nawet go w planach jeszcze nie było. A fabuła nie jest w co drugim słowie skupiona na ryuchy, a bardziej skupia się na takim statusie początkowym relacji damsko-męskich, czyli no absurdzie wynikającym z tego, że Przychodzi sobie gościu, mówi no elo ja jestem z Australii, weź chodź się orzeć ze mną, bo mi się podobasz. Następny jest brunet wieczorową porą i tutaj już jest całkiem zabawnie, tu już jest właśnie ten środkowy bareja. Mamy gościa, chyba się nazywał Roman, nie pamiętam dokładnie, grał go Kowalewski, w każdym razie jeszcze, jeszcze młody był. Pokrótce sytuacja wygląda następująco, mamy Romana, Roman pewnego pięknego dnia spotyka cygankę, która przypowiada mu... Przy... Przyszłość, wiele różnych wydarzeń. On podchodzi do tego na zasadzie: Dobra, dobra, zamknij mordę. Ale potem, no kurde, okazuje się, że te sytuacje zaczynają mu się przytrafiać. Wobec tego Kowalewski kombinuje jak koń pod górę za wszelką cenę, żeby złamać ten bieg wydarzeń, żeby za wszelką cenę nie wydarzyła się ostateczna wróżba. Ponieważ ostateczna wróżba jest taka, że zabije człowieka, bruneta, w jego własnym mieszkaniu. Za Zatem Kowalewski specjalnie z mieszkania się wyprowadza, odwala istny szajs, jest dużo absurdalnego humoru. Mało tego, wygląda na to, że ostateczna wróżba rzeczywiście się spełnia. Wobec tego Roman staje na głowie, żeby udowodnić, że to nie ON pozbawił życia danego człowieka. Oczywiście tam na koniec wychodzi, kto zabił, że to nie Roman, że bla 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 bla, ale ogólnie łapiecie koncept. Śmiejemy się, ponieważ facet sobie sam komplikuje życie. Dalej mamy poszukiwany, poszukiwana. Jest gościu, który nie pamiętam jak się nazywa, ale on tam miał na drugie Maria, z tego powodu przybrał kobiecą postać, ale zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie jest sobie facet, który jest pracownikiem muzeum, i w tym muzeum znika obraz. Po prostu był w magazynie i nima. Przyjeżdża milicja na miejsce i daje do zrozumienia, że za wszelką cenę znajdą sprawcę. Wobec czego ten pracownik muzeum. Muzeum no lekko robi w gacie, ponieważ boi się, że to jego zamkną. Zatem wpada na pomysł, że odtworzy ten obraz, zrobi dokładnie taki sam, ale w międzyczasie musi się ukrywać przed milicją. Wobec tego przybiera kobiecą postać Marysi i pracuje jako gosposia. Oprócz typowego humoru na zasadzie a, hop się zabawę przebrał, mamy także humor na zasadzie facet sobie komplikuje życie na własne życzenie oraz jazdę po stereotypach na zasadzie A faceci nie umieją. Obsługiwać takich rzeczy nie znają się na obowiązkach domowych. Następny film Nie ma róży bez ognia. Film opowiada o jakimś tam małżeństwie, które ma mieszkanie. I to mieszkanie jest otoczone urzędami. Ogólnie sytuacja jest dosyć nieciekawa, bo mają je ciasne, niedogodne itd. A mało tego jeszcze wprowadzają się kolejni ludzie do nich z jakichś tam absurdalnych powodów, wynikających z konwenanców społecznych i ogólnie sytuacji absurdu. Wobec czego przychodzi do nich taki cwaniak i oferuje zamianę mieszkania, no bo przecież on ma lepsze, fajne. A oni się tu kiszą i oni się zgadzają. Z czego oczywiście wynikają bardzo duże komplikacje, ponieważ ten cwaniak zna prawo, a oni nie. On się odnajduje w biurokratycznej rzeczywistości, a oni nie. I też mamy perypetię na zasadzie człowiek sobie sam komplikuje życie, ponieważ myśli, że coś tam będzie z tego miał. Bo nawet sam tytuł na to wskazuje, ponieważ tytuł wziął się stąd, że jest sobie postać właśnie gościa, i on ma dom oraz plantację róży, i żeby Dostać mieszkanie w Warszawie, pali cały swój dobytek. No bo sobie uroił, że wtedy to zostanie przydział w tej Warszawie mieszkania, ponieważ to jest właśnie czas, kiedy wszyscy lecą do Warszawy bezmyślnie, żeby tylko w niej mieszkać, nieważne jak, nieważne gdzie, byleby mieszkać. I widzicie, facet dosłownie poświęca wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby dostać klitkę w Warszawie. Przy czym po raz kolejny absurdy, które tam występują, to są rzeczywiście absurdy biurokratyczne. I one są wyśmiewane, ale wynikają one z tego, że ten gość chciał kombinować, co by tu zrobić, żeby było lepiej, żeby jeszcze lepiej, no, no, wprawdzie ma, ale moż, można jeszcze lepiej, ale można jeszcze. Mamy też Małżeństwo z Rozsądku, jest to film opisujący parę jakichś tam handlarzy, cinkciarzy, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Ogólnie chodzi o to, że mają hajs, tylko, że oni mają ten hajs nierejestrowany, bo wiecie, się kombinowało i, kurde, Delebele, teraz trzeba coś z tym zrobić, żeby się skarbówka nie doczepiła. I wykombinowali. Okazuje się, że w PRL-u artyści nie mają rejestrowanych dochodów, no to trzeba to wykorzystać. Z tego tytułu forsują na córce, aby za wszelką cenę poślubiła artystę malarza. Widzicie znów następny schemat. Ktoś sobie sam komplikuje życie i komplikuje wszystkim innym z tego powodu, że on chce. Ponieważ sobie właśnie wymyślił jakąś drogę działania i z tego powodu postępuje tak, a nie inaczej. I wreszcie, według mnie, jedyna komedia, jaką kiedykolwiek korwiniści poznali Miś. Miś to już jest naprawdę późny Bareja, i w tym filmie, jako że była odwilż, to Stasiu może sobie puścić wodzę i jechać bez trzymanki. Miś opowiada o gościu, który jest dyrektorem klubu Tęcza. On robi przekręty, między innymi stawia misia wielkiego słomiano-drewnianego, tylko i wyłącznie po to, żeby wyłudzić kasę od państwa. To jest wprawdzie wątek, który przechodzi przez cały film, ale ten miś, zaufajcie mi, to jest tylko kwestia poboczna, ponieważ główna intryga jest zupełnie inna. Dyrektor chciał pojechać do Londynu za granicę, ponieważ tam ma zdeponowany gruby hajs. Tylko, że tak się składa, że zakładał konto razem z żoną. Wobec tego konto jest także na żonę. A z nią się rozstał. Na granicy okazuje się, że paszport ma wydarte parę stron, wobec tego jest nieważny, wobec tego cofają obywatela z powrotem do kraju, tak, tak było w PRL-u. Dyrektor wcale nie jest w ciemię bity i wie, że to żona specjalnie zrobiła, wobec tego kombinuje, jakby tutaj ubiec ją przed odbyciem podróży do Londynu i wydarciem tej kasy. Szuka swojego sobowtóra, wreszcie go znajduje specjalnie za pomocą różnych intryk upodabnia go tak, żeby wyglądał dokładnie tak samo jak on sprawia, żeby się ubiegał o paszport. Na sam koniec bierze jego dokumenty i leci do Londynu. W samolocie spotyka swoją żonę, wydziera jej tak samo z paszportu parę stron, ponieważ ona go nie poznaje i w tym momencie eliminuje ją z gry, idzie do banku, wybiera pieniądze, deponuje w innym, wraca do Polski. Miś posiada wiele kultowych scen, między innymi stołówkę baru mlecznego, gdzie tam sztućce są poprzykręcane talerze też scenę tytułową, czyli oczko się odczepiło temu misiu oraz parę różnych kultowych tekstów, no i scenę zakończenia, gdzie ten miś ląduje w jeziorze. Disbaray był bardzo mocny, ogólnie na całą rzeczywistość, ponieważ cały film to nie jest tylko film patrzący przez oczy tego dyrektora, skupiamy się także na rzeczywistości, na tle przedstawionym. Można powiedzieć, że to jest zlepek gagów, ale te gagi się fajnie zazębiają i one dopełniają tą rzeczywistość. A rzeczywistość, jak i główną fabuę, łączy jedno przesłanie: ludzie kombinują. Nieważne, czy jesteś jakimś tam zwyczajnym milicjantem, czy jesteś jakimś tam zwyczajnym nawet Kowalskim typowym, czy jesteś jakimkolwiek super giga prezesem dyrektorem, kombinujesz. Jak koń pod górę. I komizm wynika nie z tego, że, nie wiem, jesteś w takich realiach państwowych. Tam nigdy nie ma pokazanego wprost aparatu państwowego. Komizm wynika z tego, że jest na przykład jakieś prawo i ono jest za wszelką cenę obchodzone. Albo na przykład jest jakaś sytuacja, są jakieś ramy sytuacyjne, w które sam człowiek siebie wrzuca. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wymyślił sobie, że jeśli czegoś nie zrobi, to będzie to i to. A najlepsze, że ludzie widzą jak odwalasz szajs. I dla nich to jest śmieszne. Ty jesteś śmieszny nie dlatego, że jesteś taki, nie wiem, zabawny, że to jest właśnie komiczne. Nie, ty jesteś śmieszny. Dlatego, bo kombinujesz. I mamy właśnie idealną scenę kombinowania. Kombinowania, które wychodzi bardzo nieudolne, bo mamy gościa, nie pamiętam jak się nazywał ten typ, ale był jakimś trenerem czy coś tam i chciał się dyrektorowi przypodobać. Za wszelką cenę, po prostu musiał. To musiało być zrobione. I jakbyście wy, moi drodzy, do tego podeszli, jakbyście się chcieli przypodobać swojemu szefowi, no na początku to byście starali się go poznać jakoś. Jakbyście go poznali, to może byście coś dla niego zrobili, nie wiem. Kupili butelkę czegoś, co on lubi, albo na przykład zrobili ciasto, czy cokolwiek takiego, albo zabrali go gdzieś w jakieś miejsce. Co robi ten gość? Potakuje za wszelką cenę, cokolwiek dyrektor powie, on jest pierwszy do tego, żeby go poprzeć. Mało tego dowiaduje się, że w szafie prezesa dyrektora jest podsłuch. I tak naprawdę to się okazuje, że większość o nim wie, to nie jest żadna rewelacja. Zatem zamiast mu przymilić się, co by rzeczywiście zaplusowało, żeby powiedział panie prezesie, ale oni wiedzą, może by pan gdzieś to dał gdzie indziej, a ja bym zasugerował dobre miejsce, a ta a ta powiedziała o panu to i to. On przychodzi, dwa razy, czy tam trzy razy, mówi przed tą szafą swoje nazwisko i śpiewa piosenkę na cześć prezesa. Rozumiecie, na cześć dyrektora. Rozumiecie, autor nie śmie? Nie śmieje się z tego na zasadzie, a władza inwigiluje, tylko śmieje się z tego, jak ludzie podchodzą do tego, że znów sami komplikują sobie życie. I na tym, moi drodzy, właściwie przekaz Barei polega. Ludzie sami sobie komplikują rzeczy, często przez własne wyobrażenia o tym, co się stanie, jakby, albo poprzez to, że wyobrażają sobie jakieś yy, niewiadome cuda z tego, jaka będzie nagroda, jak zrobią to i to. Zamiast zastanowić się, przemyśleć swoją sytuację, czy to, co robię, ma sens, robią z góry upatrzone ruchy za wszelką możliwą cenę. W tym wszystkim nie ma właśnie takiego czasu refleksji, jest tylko i wyłącznie pęd. Pęd ku swoim wyobrażeniom, które są nieprawdziwe. I dlatego uważam, że Barea nie jedzie po władzy jako takiej, tylko jedzie po rzeczywistości i stosunku ludzi do tej rzeczywistości. Po kombinatorstwie, chłopsko rozumizmie, urojeniach, wyobrażeniach. Zwróćcie uwagę: postacie robią to, co robią, ponieważ ich kanwą, podstawą są wyobrażenia. I Dlatego, to jest moja osobista opinia, uważam, że Bareja w żadnym wypadku nie jedzie z przeszłości po dzisiejszym rządzie. Nie, moi drodzy, on jedzie po korwinistach, po foliarzach, po wszystkich ludziach, którzy sobie coś tam uroili w łebku i obsługują na tej podstawie całą rzeczywistość. I z tego powodu, że rzeczywistość faktyczna jest odmienna od ich rzeczywistości urojonej, wychodzą na kretynów. A wiecie co? Według mnie korwiniści, chłopsko rozumiści oraz inni foliarze tak się właśnie zachowują.